zachowaj szczególną ostrożność przechodząc przez pasy. Taki komunikat usłyszą mieszkańcy Ostrowca podczas pokonywania przejścia dla pieszych na wysokości liceum ogólnokształcącego nr 3 imienia Władysława Broniewskiego przy ulicy Sienkiewicza, która jest jedną z najbardziej ruchliwych arterii miasta. Pomimo sąsiedztwa z dobrze oświetlonym skrzyżowaniem z ulicą Żeromskiego i Waryńskiego, piesi, a szczególnie dzieci i młodzież z okolicznych szkół przechodzili przez ulicę właśnie w tym miejscu. Dlatego po konsultacjach z mieszkańcami, szkołami i lokalnymi radami osiedli zdecydowano o budowie aktywnego przejścia dla pieszych. Myślę, że właśnie takie inteligentne przejście poprawi teraz raz widoczność nas pieszych, ale również będzie przydatne dla kierowców. No to chyba bardzo pozytywne, to jest szczególnie dla osób starszych, bo przynajmniej coś tu słyszy się, co mówi i człowiek ostrożny jest w ten czas. Teraz jest bardzo ładnie i widać z daleka, że są pasy. To przejście było zawsze bardzo ruchliwe i niezwykle często uczęszczane. Tak jak tutaj słusznie pan zauważył, bliskość placówek oświatowych, nie tylko szkoły podstawowej, gdzie uczęszczają dzieci młodsze, ale również szkół średnich. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Proszę pana, tu jest szkoła, dzieci przechodzą, także dla bezpieczeństwa to jest super. Słabe oświetlenie, duże natężenie ruchu i chwila nieuwagi prowadziły w tym miejscu do wielu potrąceń. Teraz nowe przejście będzie lepiej chronić i skupiać uwagę zarówno przechodniów, jak i kierowców. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest taka enklawa, gdzie w zasadzie pieszy powinien się czuć bezpiecznie. Ale musimy zdawać sobie również z tego sprawę, że to, aby on był bezpieczny, to bezpieczeństwo musi być i z jednej strony, czyli od strony pieszego zachowane i strony kierującego. Takie właśnie tutaj przejście ma takie cechy, ponieważ raz, że ostrzega zbliżającego się pieszego do tego, żeby zachował szczególną ostrożność przy zbliżaniu, a z drugiej strony ostrzega również kierujących, że zbliżają się do miejsca, gdzie ten pieszy może wystąpić. To przejście dla pieszych zostało wykonane w układzie remontu istniejącego przejścia. Wymieniliśmy kostkę, są też kostki przy przejściu z guzami, czyli dla osób niepełnosprawnych, które po prostu wyczuwają pod butami, że rzeczywiście mogą przechodzić i dochodzić do jakiejkolwiek przeszkody. Oprócz tego jeszcze mamy też sygnalizator prędkości, który wskazuje nam, że dojeżdżająca osoba od ulicy Żeromskiego jedzie z określoną prędkością. Jeżeli rzeczywiście ta prędkość jest dobra, to wyświetlacz pokazuje, że rzeczywiście w kolorze zielonym, że pokazuje nam prędkość właściwą. Bezpieczeństwo i lepszą widoczność zapewnią też pasy w kolorze biało-czerwonym, nowoczesny system nagłośnienia, który ostrzega pieszych o zbliżaniu się do jezdni, a przede wszystkim oświetlenie ostrzegawcze na drodze i lampy, które dodatkowo oświetlają samo przejście. Koszt tej inwestycji to prawie 130 tysięcy złotych, z czego gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 82 tysięcy złotych.